Jestem w Gliwicach na ulicy Słowackiego. Ulica Słowackiego, normalnie droga jednokierunkowa. Obecnie w związku z remontem równoległej do niej również drogi jednokierunkowej ulicy Dolnej Wsi jest, jak widzimy, drogą dwukierunkową. Zastanawiają mnie tylko wyjazdy z dróg bocznych. Normalnie tam mamy oczywiście nakazy jazdy w prawo. Wynikałoby z tego, że nadal one są zachowane, bowiem zauważmy, że mijając każde kolejne skrzyżowanie nie mamy linii przerywanej. Wszędzie jest podwójna linia ciągła. Mówię oczywiście o tych liniach żółtych, do których w związku z remontem drogi mamy obowiązek się stosować. I tak aż do skrzyżowania z ulicą Daszyńskiego.